dobry. Zabiorę was dzisiaj do pracy. Na ostatni tydzień pracy będzie to wyprawa przedostatnia. Dzisiaj jest niedziela rano i startuję w mój normalny spoczynek, mój normalny schedule. Startuję do pracy. Wyjeżdżamy spod domu. I cóż, dzisiaj jest już niemalże połowa października. Nie wiem dokładnie, który dzisiaj jest. Okolica 10 października. I no cóż, jesień jest tutaj już zarysowana niezwykle wyraźnie w Chicagolandzie. Drzewa gubią liście, przepiękne kolory. Przejeżdżając przez Pensylwanię, przez Apalachy w różnych stanach, widać ewidentnie, że zmienia się pora roku. Nic na to nie poradzisz, co poradzisz. I w pewnym sensie tak jestem rozdarty, no bo z jednej strony bardzo się cieszę, że już nie będę jeździć i się zdecydowałem podjąć to ryzyko, zdecydowałem się na ten krok. To nie jest tak naprawdę, no nie wiem, a z drugiej strony jest mi trochę tak smutno, bo ja jednak... Smutno, no bo jak zrobię księgowość i przeliczę, ile zarobków stracę, no to boli to. Z drugiej strony smutno, no bo ja lubię jeździć, to jest we krwi, ja mam to we krwi, podróżowanie i jestem w tym dobry. Jest to w dalszym ciągu praca, która sprawia mi kupę radości, ale jest to też praca, która sprawia mi dużo boleści. I chyba nie pozwala mi ona jednak na takie dobrze zrównoważone życie, na taki balans w życiu. Mam chyba ten balans zupełnie stracony. W zbyt dużym stopniu byłem do tej pory podporządkowany pracy. Wszystko kręciło się wokół pracy i spędzałem w pracy strasznie dużo czasu, mając bardzo mało czasu prywatnego. I na pewnym etapie człowiek się zaczyna zastanawiać i sobie może zdaje z tego sprawę, że jakby te proporcje należy odwrócić, bo to, co jest cenniejsze, to, co było cenne do tej pory, czyli pieniądze, jakieś takie bezpieczeństwo finansowe, staje się mniej istotne, kiedy się już pewien pułap osiągnie, a bardziej istotne zaczyna być takie refleksje na temat czasu po prostu, na temat tego, jak się żyje, jakości życia, co się robi z tym czasem, który jest człowiekowi dany. Jest to bądź co bądź może taka smutna, ale trzeźwa konstatacja, że każdy z nas zbliża się ku śmierci z każdą godziną i z każdym dniem. I nie wiadomo, ile tych dni, tego czasu jeszcze zostało, więc jakbym sobie zadał pytanie, co jeżeli miałbym umrzeć w następną środę? I wiem, że mam na przykład 9 dni, czy tam ilość dni do końca życia. Co bym z nimi zrobił? W jaki sposób bym żył? Pierwsze, co mi się rzucało na usta, to ni cholery, nie chodziłbym już do roboty po prostu. Rzuciłbym pracę raz, dwa. Spędził te dni na pewno poza pracą. Nie wiem dokładnie, co bym robił, ale prawdopodobnie z najbliższymi. Chciałbym się pożegnać z najbliższymi. Chciałbym spędzić czas z najbliższymi. A do tego robiłbym to, co naprawdę lubię i kocham. Pewnie polazłbym gdzieś w góry z plecakiem. Albo bym chodził, bo ja uwielbiam też chodzić. Nie wiem. Chciałbym mieć poczucie takie, że dobrze spędzam swoje chwile.
I dlatego między innymi to wszystko jakby... Ja już doszedłem do tego momentu, że muszę zmienić te proporcje, muszę jakoś przedesignować moje życie. To życie musi być w mniejszym stopniu skoncentrowane wokół pracy, a w większym stopniu skoncentrowane na tym, żeby spędzać czas w ten sposób, jaki ja naprawdę chcę. Zobaczymy, daję sobie czas do lutego. Może pół roku, dam sobie może maksymalnie 6 miesięcy czasu i po tym okresie zrobię ewaluację. Będę już wiedział po prostu, czy się nadaje do tego zawodu, czy nie. Czy jestem w stanie utrzymywać się z giełdy, czy nie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że mam ku temu talent, że jestem całkiem niezły, że lubię to robić, sprawia mi to radość, że będę w stanie ogarnąć psychikę, bo psycha jest bardzo ważna w tym biznesie. Swoją psychikę trenuję już od lat w przeróżny sposób. Mam wiedzę i myślę, że mam odpowiednią siłę na to, żeby być w tej bardzo, bardzo wąskiej grupie ludzi, którzy są w stanie na tym rynku przetrwać i zarabiać bardzo, bardzo dobrze, kwitnąć. Brakuje mi jedynie... Nigdy w życiu nie zrobiłem jeszcze czegoś takiego. Raz zrobiłem, na samym początku, jak tylko odkryłem giełdę, zrobiłem coś takiego, że poświęciłem się, to poszedłem na bezrobocie, znaczy nawet nie brałem bezrobocia, tylko rzuciłem robotę. Postanowiłem, będę trenował przez parę miesięcy w domu, ale brakowało mi wiedzy. I ten czas był w sumie stracony, a wręcz przeciwnie, wyszedłem po nim z dużą taką skazą psychiczną. Grałem za dużymi pieniędzmi i kosztowało mnie to bardzo, bardzo dużo stresu. W konsekwencji zniszczyłem swój progres, zahamowałem swój progres na lata do przodu. Odepchnęło mnie od tego. A dzisiaj mam inną strategię. Dzisiaj jestem o wiele ostrożniejszy. Jestem po pierwsze w innej, zupełnie innej sytuacji finansowej. Wiem, że podejmuję ryzyko, rzucając zawód trackera i zajmując się czymś nowym, ale jednocześnie ja na to ryzyko sobie bardzo zapracowałem. To jest najbezpieczniejszy sposób, w jakim ja mogę to ryzyko podjąć. Jestem finansowo zabezpieczony, mam sporo oszczędności, nie mam żadnej presji finansowej, mogę pracować z domu, nie zarabiając na trokach. Mogę poświęcić się całkowicie giełdzie, nie myśląc zupełnie, nie stresując się pieniędzmi. Zapewniłem sobie komfort psychiczny, a oprócz tego od lat konsumuję wiedzę, zdobywam i kumuluję wiedzę. Mam jej chyba już na odpowiednim poziomie. Pozostaje jedynie to wszystko wdrożyć w życie i ćwiczyć, bo tak jak z każdym zawodem. Jak nawet w trackerce. Jest pewien zestaw umiejętności, który nawet jak zdasz egzamin wstępny na prawo jazdy, bo ci się uda gdzieś tam tą ciężarówką wycofać, to jednak to jest oczywiste, że dalej potrzebujesz dużo praktyki, aby ten manewr był wykonywany swobodnie i bezpiecznie na co dzień, w różnych okolicznościach przyrody, czy w deszczu, czy w śniegu, czy pod słońce, czy ze słońcem, czy do jakiejś innej dziury, czy zmęczony po całym dniu pracy na trackstopie, czy w jakimś stresie, bo na ulicy i blokujesz cały ruch, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie sytuacje wymagają czasu. Czas jest twoim sprzymierzeńcem w tej sytuacji. On ci zapewni dokładnie te lekcje, które ty potrzebujesz. Jedyne, co ty musisz zrobić, ty musisz być tam, pojawiać się codziennie do tej praktyki, pojawiać się codziennie do tego treningu, do tych ćwiczeń. A wcześniej czy później osiągniesz swój cel. Tak samo patrzę na giełdę. Ja potrzebuję teraz mnóstwo czasu spędzać przed wykresami. Mam dwa style gry. Trading, scalping zasadniczo, taki intraday w obszarze jednej sesji, ale najlepsze pieniądze to ja robię na kilka dni tradingowych. I chcę te dwa systemy gry uprawiać. I bardzo interesuje mnie obserwowanie samego siebie, samej swojej psychiki. Aby się to wszystko odbywało jak najbardziej bezstresowo, aby to się wszystko odbywało z zimnymi, chłodnymi uczuciami. Chłodna kalkulacja intelektualna. Nic na hura, albo nic ze strachu, albo nic
z jakimś chciwością. Te dwie emocje będę trzymał na krótkiej smyczy. I tak wygląda mój plan, moi drodzy. Postaram się do was coś tam odzywać. No bo ja mam świadomość, że jest mała grupa ludzi, którzy jakoś czuje do mnie dużą sympatię i bardzo lubi i docenia te rzeczy, co ja wrzucałem na YouTube'a. Więc nie mogę was tak zostawić. To byłoby nie w porządku. Staram się raz na jakiś czas może do was odzywać. Niewykluczone, że wezmę sobie robotę na weekendy. To jeszcze tylko i wyłącznie zapewniłoby mi dodatkową jakby odskocznię od wykresów oraz dodatkową poduszkę komfortu finansowego, bo w ogóle nie, wówczas nie musiałbym żyć ze swoich oszczędności, tylko zarabiałbym na swoje bieżące wydatki, pracując 8 dni w miesiącu. To mi zupełnie wystarczy, to mi prawdopodobnie wystarczy na pokrycie wszystkich moich rachunków. Nie wiem, zobaczymy jak to się ułoży. Na razie tego nie planuję. Na razie będę brał wolne weekendy i próbował sobie jakoś organizować tą odskocznię na co dzień. Ten odpoczynek psychiczny od wykresów. Nie wiem dokładnie w jakiej formie miałbym na tego YouTube'a się pojawiać, bo jak przestanę jeździć i skończę wypuszczać te wszystkie filmiki z tych ostatnich tras, no to o czym ja będę opowiadał? To nie jest kanał z giełdy waletowej. To obchodzi mało ludzi. Mógłbym robić co najwyżej takie raz na jakiś czas update'y w stosunku do tego, czy jeżdżę, czy wróciłem jeździć i jak mi idzie na giełdzie, czy to wygląda jakoś sensownie, czy ma to ręce i nogi, czy to się okazuje być jednym wielkim napompowanym jakimś takim durnym marzeniem, które gonię już od lat. I na tym mi właśnie też bardzo, bardzo zależy. Muszę się przekonać. Albo wóz, albo przewóz. Albo jest to jakiś pipe dream, jak to się mówi. Albo jest to jakaś senna mara, którą ja gonię, za którą tęsknię, którą sobie wyobrażam w głowie. Albo jest to rzeczywistość, która jest, ma szansę być bardzo realną rzeczywistością. Muszę się o tym przekonać. I tyle. Nie wiem jaka jest przyszłość tego kanału, ale postaram się tak jak wspomniałem, no obiecuję, że raz na jakiś czas coś tam odezwę się do was, żebyście wiedzieli co i jak. A nie wykluczone, że wrócę do trackerki na jakiś czas. Kto to wie? Myślę, że idealnym lifestyle'em dla mnie by było coś na zasadzie, że raz na jakiś czas, że utrzymuję się z giełdy na co dzień, ale raz na zasadzie odskoczni i odpoczynku wskakuję na troka i jadę gdzieś na daleką trasę. Gdzieś do Kalifornii, gdzieś do Oregonu, gdzieś do Waszyngtonu, gdzieś do Idaho, do Utah. Będę parę dni w troku, żeby zająć się tą prostą, odmurzającą robotą, gdzie rzeczywistość i życie jest strasznie nieskomplikowane, gdzie wszystko jest jasno określone, zna się swoją odpowiedzialność, zna się ryzyko, zna się zysk i tak dalej. Wszystko jest takie zero-jedynkowe, nie? To bardzo pomaga czuć się komfortowo na co dzień. Chciałbym do trackerki na tej zasadzie wracać, ale tylko i wyłącznie na zasadzie, że ja ją kontroluję. To ja kontroluję ten zawód, a nie trackerka kontroluje mnie. To nie moje życie kręci się wokół trackerki, tylko trackerka jest takim suplementem, dodatkowym wypełnieniem, dopełnieniem mojego życia, jakimś takim smaczkiem, może bardziej hobby, a nie zawodem. To jest mój cel. I też nie ukrywam, że interesuje mnie zupełnie inny pułap finansowy. W trackerce nie jest źle finansowo. Można żyć godnie, ale ja chcę mieć moc. Ja chcę mieć moc kupowania domów lub mieszkań tym ludziom, na którym mi zależy. Także wyprawa dzisiejszego dnia. Jedziemy do Maryland. Tym razem jest to dość długi odcinek drogi.
Różni się ono tyle, że jedziemy niemalże pod samą, tak, za Baltimore, pod Filadelfię. Ja z reguły tam nie jeżdżę zbyt często. Wieprzyli mi taką trasę. Ja mówię, okej, to już jest ostatnie parę dni. Biorę. A drugi smaczek, jakiś, jakby taka niewiadoma tej wyprawy tego tygodnia, to jest to, że jutro jest Columbus Day, czyli dzień Krzysztofa Kolumba. I biznesy mają tendencję do tego, aby być zamknięte w ten dzień. To jest często dzień wolny od pracy. Nie jest to chyba ustawowo wolny dzień pracy, dzień wolny od pracy, ale dużo fabryk, dużo miejsc jest pozamykanych. Powiedzieli mi na firmie, że posprawdzali moich customerów, że ma być otwarte, ale ja widzę, że mi dowalili jeszcze dodatkowy stop. W międzyczasie nikt tego ze mną nie konsultował. Zobaczymy, jak to będzie. Dużo stopów, dużo jazdy. No i potencjalne święto. Nie wiem, tak naprawdę bardzo nie mam zamiaru się bardzo wkurzyć, bo nawet jak to się jakoś tam rozklei i gdzieś tam utknę w trasie do następnego dnia, to jest okej, bo to jest mój ostatni tydzień pracy i ja to mam zamiar spędzić z uśmiechem na twarzy, a nie ze stresem. No i tyle, a tymczasem tak wygląda moja droga do pracy. Raz już chyba pokazywałem wam mój commute poranny. Moja droga do pracy zajmuje mi około 30 minut, można powiedzieć 25, coś w tym stylu. Niedzielę o poranku nie ma żadnych spowolnień, ruch jest znikomy. 6:45 rano, jesteśmy już niemalże w Chicago. Mam nadzieję, że mam stabilizację i to wszystko nagrałem ze stabilizacją, bo czasem niektóre tryby, jak uruchamiam, to one nie posiadały stabilizacji i zapominam potem to przełączyć i okazało się, że niektóre klipy z poprzednich odcinków na przykład nagrałem bez stabilizacji, kamera się tak trzęsie. Spróbuję to postabilizować jakby w postprodukcji, w premierce. Tak, to właśnie wygląda. Chicago, Chicago, moje Chicago. Miasto, z którym związałem swój los. Na poważnie i na długo. Aczkolwiek moim marzeniem sekretnym jest dzielić moje życie pomiędzy kilka krajów. Chciałbym część życia spędzać w Stanach. Chciałbym część życia spędzać w Polsce i część życia może w jakimś tropikalnym, słonecznym kraju. Chciałbym to tak dzielić, w skali roku. Trochę tu, trochę tam. Chciałbym po prostu brać z życia te kąski, które uważam za smakowite. Nie chcę się sam przekonywać do takiego stanu rzeczy, że nie mam wyboru, bo trzeba pracować, bo życie jest ciężkie. Nie mam zamiaru takiej narracji w swojej własnej głowie rozwijać, co nie? Moja narracja się obraca wokół potencjału, a nie wokół limitacji. To jest najgorszy odcinek drogi, zdecydowanie. Tu jest kolejka, skąd wyjeżdża mnóstwo troków z kontenerami i ten cały asfalt jest zryty i już od lat nienaprawiany, tylko tak łatany. Bida, bida, bida. I ja często tutaj tak lecę po prostu poboczem, żeby te dziury pomijać. Jesteśmy już pod starą siedzibą firmy. Tutaj z prawej strony na kornerze widać taki warehouse. Tutaj gdzie, to jest to, gdzie mieściła się firma, gdy ja się w niej zatrudniałem, prawda? Obecnie przenieśliśmy się troszkę w głąb aglomeracji. 10 minut dalej, czy ileś, parę minut dalej, głębiej. Tam jest wybudowany nowy warehouse, nowa baza. Większa, obszerniejsza, z znacznie lepszą wagą, lepszą stacją benzynową.
no lepszy komfort, ale jednak ten wyjazd z miasta na takich trasach, co ja wykonuję, to on mi ucina troszkę książki, troszkę czasu pracy, zanim wskoczy na highway, mi to zajmuje więcej czasu niż z poprzedniej jardy. Poprzednia jarda była, miała też strasznie beznadziejny wyjazd, wyjeżdżało się z niej niebezpiecznie z bazy na drogę, ale za to była tuż przy węźle komunikacyjnym obwodnicy, więc szybko skakowało się już na highway. Opuszczone sklepiczki. Miasto pomału otwiera lewe oko, otwiera prawe oko i budzi się do życia. Wszystkie czarne charaktery operujące w nocy chyba zaczną się już pomału chować. A pałeczkę pierwszeństwa przejmować będą zwykłe ludziki, takie jak ja. Dojeżdżamy na bazę. Pakujemy się, żarcie do lodówki, elektronika na miejsce, do roboty. I mam przepyszną wałówkę. To jest tak, karpsy na treningi, czyli ziemniaki, sweet potato, jaja na twardo, ryba i steak i burgery, ciekawa forma masła, mleko bez laktozy, które i tak mi za bardzo nie służy. Więcej ribajów albo New York strips, nie wiem jaki to jest steak, no i burgery i trochę więcej steaku. Co tu masz jeszcze? Masełko, jabłuszka i beef jerky. Siup, to na tydzień wystarczy. Jabłuszka nad głowę, no i serki, serek biały, serek żółty, mniam, mniam, mniam. To na zęby, co nie? Okej. Podłącz na bluetootha swojego tableta. Wrzuć wodę trochę, trochę wody, trochę... trochę wody do kulera i podłącz kulera. Kulera wyłączam z reguły, jak idę do domu. Okej. To jest moja rutyna. Woda zabieram do lodówki, niech się chłodzi. Myślę, że wystarczy mi spokojnie wody na cały tydzień pracy. Jeszcze zostanie do domu. Muszę chodzić, jest dalej zimno. I tyle. Podepnij kamerkę. Thank you.
Nie działa mi aplikacja. Znowu coś jest nie tak z systemem, to ja się chyba nie zważę w fucking. Szczepę mogę mieć ciężką, bo to jest reefer i chyba 5 stopów. To nie zapomnij najważniejsze, kopertę oddać z rozliczeniem za poprzednią trasę. Z reguły wrzucam sobie do... Wjeżdżamy. Tabor stoi. Większość kierowców na wschód nie chce wyjeżdżać. Mało co ludzi chce wyjeżdżać w niedzielę. Ja nie mam rodziny, więc dla mnie niedziela jest ok do wyjazdów. Do tej pory tak było, ale nie więcej. To się skończyło. Teraz tak, wydaje mi się, że przyczepa będzie z drugiej strony magazynu. Ściąga mnie ewidentnie na prawą stronę. Coś jest nie tak ze zbieżnością. Jak się nazywa twój przyczep? 5, 3, 2, co? 2, 3, 2. To musi być zapalony ryfy, jest. A to i my. Cofoneczko, wiadomo. Dobra, zaczepiłem go. Teraz robimy rutynę. Powtarzalność mnie nie zgubiła. Zawsze odpalam migacze, robię kable i hamulec. Od razu słyszę, czy są jakieś liki. Są. Jest tutaj lik. Mały. Z takim małym chyba będzie można jechać. Sprawdzam potem zaczepienie wizualnie. Jest. Reefer duży i 3/4. Jest ok. Pierwszy rzut oka na opony. W porządku. Ale trzeba zaglądnąć do tyłu. To jest najważniejsze. Poczta znowu? Przywiozłem pocztę. W poprzedniej trasie do Chicago. No to jest moja trasa. 35 tysięcy waży. To jest w porządku. Nie potrzebuję wagi. Wystarczą mi tylko zegary na troku. Ładunek mam pod sam koniec, a więc... Ale dali mi single. Ciężkie palety na koniec. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że będzie w porządku. Ach.
wrócę tu z młotkiem. Obchodzę przyczepę dookoła, co nie? Sprawdzając ją jeszcze raz wizualnie, tak wstępnie. Muszę obczaić, czy ten wyciek nie będzie za duży. On jest chyba mały. To nie będę tego naprawiał w trasie i czekał. Może gdzieś tam na przerwie pobawię się uszczelką. No i na koniec podnoszę nogi. Próbuję go jeszcze złapać inaczej. Chyba pomogło. 34 stopnie. Chyba pomogło. Coś tam z uszczelką nie tak. Dobra. Jak mi pokazuje ciśnienie na poduszkach? Trzeba do 56, ale jestem lekko na dół, nachylony. Dobra, ja podjadę teraz ogarnąć papiery. Ważyć się nie będę, nie? Bo nie dam rady, bo aplikacja nie działa. Jeszcze się upewnię, że nie działa. Next trip, nie ma nic. No nie działa, aplikacja padła. Drugi raz pod rząd. Zeszłą niedzielę również. To samo. Kolega jeżdża do pracy, 6:41. Chyba nie jeździłem. Długo jeździłem 6:47, to by mój wierny trok. Aż mi chyba padł w Kalifornii pewnego razu. Ale potem go rewitalizowali, widziałem go na jardzie, wrócił i jeździł dalej. A ja się przysiadłem na coś lepszego, bo tamten to już był rzęch. No i moja rutyna polega na tym, że teraz jeszcze muszę tak ogarnąć papiery, porobić ewentualne kopie, jak coś tam potrzeba. Zrobić inspekcję przyczepy, no i wykręcić PTI. A więc inspekcję stanu technicznego sprzętu przed wyjazdem do roboty. 7 rano, 7:07. Za 15 minut już mnie tu nie będzie. Papiery. Dobrze, dobrze, dobrze. Papiery ogarnięte. Inspekcja ogarnięta. Trok ogarnięty, sprzęt ogarnięty. Głowa wyprostowana. Jedziemy przy ciebie. Nie zważyłem się, ale myślę, że waga jest w porządku mniej więcej. Cóż, wyjeżdżamy już na drogę do przejechania do celu 770 mil, a więc dłuższy odcinek niż zwykle. Gdzie będę spał, nie wiem jeszcze.
wagę mam dość ciężką, no 35 tysięcy na riferze, no to ja tak szybko przez te góry nie przelecę, więc nie wiem, czy dojadę do swojej miejscówki w Baltimore i nie wiem, czy by mi to w ogóle jakoś tam pomogło bardzo, muszę się zastanowić później. Na razie pomalutko robimy swoje, a więc wyjechać na highway, a potem opuścić Illinois i wskoczyć już na 80, tam się będzie jechało sympatycznie. Powinno być w porządku. Zaczynamy nową przygodę. Robert, nagram dla ciebie ten plik. Tutaj w lusterku jesteś ty. O, właśnie, zjeżdża. Kolega spotkałem na trasie, rozpoznał mnie, zobaczył na drodze i dzwoni. I mówi, że się słabo rozglądam. Dziękuję. To fakt, ale tu jesteś. Namana to jest polska firma, do której ja miałem też przechodzić, już właściwie przeszedłem, a potem nie przeszedłem do roboty. Może mówiłem wam o tym, że nie do końca się zachowałem po dżentelmeńsku. Postanowiłem jednak, a cóż, wiadomo jak było. To jest biznes, no. To nie są sprawy osobiste. W każdym razie, Robert, pozdrowienia. Jedziemy do przodu.